Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj na wspaniałej, najlepszej i najbardziej żabowej serii na YouTubie, czyli Żabobloku. Mamy moi drodzy ropuszki, mamy kochani żabki, mamy kochani również frogs, czyli żabki. Przepraszam bardzo, Czokle, dlaczego ty się nie ekscytujesz? Dlaczego my tu jesteśmy? Co to ma w ogóle być? Ponieważ tworzymy teraz najlepszą serię na YouTubie ever? A co z kurczak blokiem? Przecież nie skończyliśmy, tam zostało nam jeszcze kilka kurczaków i w ogóle. A jaki kurczak blok? Ja znam tylko i wyłącznie najwspanialszą serię na YouTubie pełną żab, ropuch oraz frogs. A czy moglibyśmy mieć słodkie pieski i kotki, albo kotki i pieski, a nie jakieś żaby? A po co ci kotki i pieski, kiedy możesz mieć żaby? Żaby oślizgłe, brzydkie, grube, mają te takie brodawki w ogóle. Czy ty w bagnie uważasz? Siedzą. Czy ty uważasz, że ja wyglądam obrzydliwie, okropnie i mam brodawki? Nie, bo ty jesteś w stroju żabki, a strój żabki jest spoko. W ogóle masz czapeczkę z AliExpress, tą taką, co. Absolutnie. To może być, ale ty nie jesteś żabą, ale te takie żaby. Przepraszam bardzo. Ja stąd wychodzę, ja tutaj nie zamierzam. Czy ty to widziałaś? To jest hydrant chyba, jakoś woda mam? Tu leci? Hej, no bo może dlatego, że żaby, wiesz, będą potrzebować. Co to wyskoczyło? To jest pompka do slajma? A nie wiem, ale wiesz co, ja tutaj chcę cię ostrzec, ponieważ dobrze, ty możesz sobie tutaj śmiać się z mojego żabobloka, możesz mówić, jakie brudawki brzydkie, ale możesz również wyjść, proszę bardzo. O, hopski sobie, tak, proszę bardzo, ja nie potrzebuję tego wszystkiego. Absolutnie. Albo co, nie, daj, biorę ze sobą, idę, skoczę. I koniec. Będę miał sobie kotki i pieski serię. Kotko-piesko-blok. Kotko-piesko-blok. Żadne żaby. Proszę bardzo, nie potrzebujemy ich, kochani. Nie potrzebujemy ich, prawda? Mamy tutaj najwspanialszą serię na YouTubie. Tylko ja i wy i żaby. I będziemy, proszę państwa, tutaj hodować. Po coś przylas. Ja przepraszam bardzo. Po coś przylas, przecież ja tutaj miałam wspaniałą rozmowę. Ja przepraszam bardzo, pani seria jest uszkodzona. Dlaczego? Pani seria ma poważny problem. To znaczy? Nie ma keep inventory true. No to ktoś nie będzie mógł spadać, no cóż za smutna sytuacja. No zobacz, trzeba będzie normalnie robić jedzenie, jak normalni ludzie, jak normalni Minecraftowi ludzie. Cicho, my tu mamy? Będziemy. Dobra, ja się nie odzywam. Ja już wszystko wzięłam. Co mamy masz? Mad Frog, mamy również żabę, mamy jakiś taki, nie wiem, chyba to jest błoto żabie, mamy również żabie utka. Przepraszam bardzo, czy możesz mi nie przeszkadzać? Pompuje. Mamy również jakaś dziwna propagula. Ja nie mam zielonego pojęcia, co tutaj z tych rzeczy. Słuchaj, gdzie stawiamy ognisko, aby tutaj ustanowić nasz żaboblok? Ja proponuję trochę może tą wyspę powiększyć, bo tu jest bardzo dużo. W ogóle patrz, na przykład o to wszystko stoi nam na drodze, przeszkadza. No nie, może to jest dla żab, że one lubią po tym skakać, hopsać i robić różne rzeczy. A co mnie żaby? Ja chcę kotki i pieski. Przepraszam bardzo, jeżeli jesteś wśród żab, to hopaj tak jak one. Widzisz jakąś żabę tutaj? Poczekaj, nie widzę żadnej żaby. Znalazłam. Proszę bardzo. Jeden z 110 żab? To ile tutaj jest? Ile? 110! Poczekaj, mam jeszcze taką. To już dwie. Gdzie ona wyskoczyła? No tu jest jedna, tu jest druga. Gdzie jest druga? No tutaj. Ja nie widzę. Gdzie? Ojejku, jak się wstraszyłam, że one mogą wyskoczyć. I poczekaj, mamy jeszcze kolejną. Proszę bardzo. To jest taka sama. Czy żaby się slimeballami rozmnaża? Nie wiem, ale nie, to są tak, te same tak, żaby. Patrz, czekaj, niech robią rzeczy. To są dwie różne, prawda? Tak. Czemu tak wolno chodzą? Ale bo ja, może one nie chcą się tutaj kolegować ze sobą. Przecież one zdążą się odkochać między sobą, jak one tak będą wolno chodziły. W ogóle pokochały się i co, dostałaś coś? Nie, nic nie dostałam. Jakieś z tego, co widzę. Kijanki z tego nie wypadają? Absolutnie, mam jeszcze coś takiego, nie wiem, co to jest. Może one się... Co to jest? Właściwie nie wiem, co to jest. Chwila, czy one przypadkiem nie powinny się rozmnażać w wodzie? Bo tam chyba żaby to kijanki chyba robią, prawda? Nie wiem, może, ale przecież w takim razie mielibyśmy tutaj gdzieś wodę. No tu teoretycznie jest woda. O tu. No to, proszę bardzo. No to jeżeli chcesz, to spróbuję w takim razie tutaj rozmnożyć. Proszę bardzo. Jak? Nie wiem, no podejdź do nich i powiedz im dzień dobry, tutaj jest pani jeden. Dzień dobry, jeden. Dzień dobry, żaby, czy mogłyby... łaskawie panie pójść i... że pan i pani, bo to prawdopodobnie jest pan i pani. Czy moglibyście sobie pójść na przykład do wody?
Wiesz co, wydaje mi się, że im się nie za bardzo to podoba, ale również z tego co widzę, mam w ekwipunku Frog Blog Guide Blog, czyli kochanie, mamy tutaj jakieś nagrody, mamy również informacje na temat... Patrz! Słucham, co? Patrz, co tu się dzieje? Patrz, manekienki! Znaczy, no skrzek. Tak. Czyli one się rozmnażają, po czym idą sobie do wody i dopiero tam znoszą te... Skrzek, jajka, kochanie. Tak, dokładnie. Przepraszam bardzo, czy możesz udaważać, ponieważ one zaraz spadną, a ja nie będę brała odpowiedzialności za żadne spadnięte żaby. Ja rozumiem, że one mogą naprawdę bardzo wysoko skakać, jednakże, jeżeli już skoczył w nicoś, to już raczej nie odskoczył wtedy wystarczająco. Skoro już tutaj bloczuczujemy cały czas. Przepraszam bardzo. Bawimy się w bloka, w żabobloka. Ja wciąż patrzyłam tutaj, zobacz, mamy informacje na temat żab, czyli rzeczywiście potrzebujemy wody. Mamy również z tego co widzę jakieś łapanie żab, mamy jakieś maszyny. Patrz co mam. To jest drewno mangrove, to jest takie fajne, to jest takie ładne, to jest takie czerwone. Możemy sobie czerwony domek zbudować, tylko musimy te wszystkie drzewa ściąć. Anyways, więc ja się tym zajmę, okej? Okay? Tutaj widzę jedną wyspę, tutaj widzę drugą. Tam jest żaba wyspa! Tam jest kolejna żaba. Tutaj jest jakaś wyspa dziwaczna. Czy możesz mi nie przeszkadzać? Dziękuję bardzo. Tutaj jest jakaś, widzę, dżungla, tam jest neterowa z tego, co tutaj można zauważyć i również mamy zimową. Tam chyba również taką widziałam. Jest coś niżej, jest coś wyżej? Widzę, że chyba nie. Okej, czyli jesteśmy tylko ja, Czoklet i panie żaby. Więc co, słuchaj, mój drogi, planujesz? Ja planuję ściąć to paskudne drzewo, bo mi ono przeszkadza. Ale to nawet nie jest drzewo, to są jakieś, słuchaj, liany brązowe. To jest drzewo, zobacz, tu na kurze, już jest drzewo, takie ładne, duże. Dobrze, ja się tak... Czoklet? Co? Patrz na to! Chodź tu! No chodź tu! Patrz! Kijany się zrobiły! No widzisz? Już nie ma skrzeku, jest kijanka! Czemu jest jedna? No bo czy ile ma ich powinno być? Milion? No przepraszam bardzo, myślisz, że jedna zapracowana żaba będzie z drugą zapracowaną żabą robić 300 małych kijanek? A mi, w sensie, jak kiedyś widziałem kijanki, to ich było tak z około milion na oko. Ale może to jest jakaś apokalipsa tutaj światowa i w takim razie, słuchaj, mamy tutaj ostatnie żaby na świecie i one robią tylko po jedną kijankę, tyle ci powiem. Ostatnie, czyli co, odbudowujemy... Jest druga! Jest siostra! Okej. Wiesz co, potrzebujemy więcej wody w takim razie. Ale... Potrzebujemy wiaderko, potrzebujemy jeziorko. Ja mam to wszystko. Potrzebujemy dużo różnych rzeczy. Ja mam to wszystko, to po pierwsze. Masz wiaderko? Tak, mam wiaderko. Się nie chwalisz? No bo nie pytałeś. Kompletny brak profesjonalizmu normalnie. Wiesz co, kompletny brak jako prowadząca serię powinnaś tutaj fikołki robić z itemami, a w sumie to... Wiesz co, mi się najbardziej podoba, jak się na ciebie patrzę i tylko żaby tak przeze mnie przeskakują, więc tutaj wspaniałe osoby, które to oglądają, tak widzą czekoladę i taki hop, żaba jeden. W ogóle hop, hej, to jest jeden z bardzo niewielu momentów, gdzie widzowie rzeczywiście mogą się patrzeć na czekoladę, który robi rzeczy. Cicho, bo z reguły to Gaenali robiła rzeczy. Gaenali, ja się czuję bardzo tutaj niezręcznie i prawdopodobnie ja nie będę prowadzić tej serii, bo ja się czuję niezręcznie i ja się wstydzę. To jest jedna rzecz, druga rzecz, widzę, że to już prawie, kurczę, robi się noc. To jest trzecia rzecz, tak mi się wydaje. A czwarta rzecz to to, że chciałam tutaj zobaczyć, jakie tu są trofea. Słuchaj, mamy 110 trofeów. O mój Boże, mamy tylko dwa. Dwa trofea. Gdzie możemy sprawdzić te trofea? W tej takiej książce, którą dostałeś, to po pierwsze, a po drugie... Ale nie, te, które mamy odblokowane, tak wiesz, jakby... Wiesz co, z tego co widzę, to nie ma. Jest jakby... tu taki statek, na który można sobie pójść? Nie, mamy tylko i wyłącznie tę książkę i z tego co widzę... Teleporting! Słuchaj, mamy tutaj statek! Mamy tu statek i gdzie? Tu jest... Co? Jak? Jezu, jak dużo! Jak to się robi? Gdzie? Powiedz! W książce to musisz sobie wyciągnąć! Kliknąć? O mój Boże, tak, jest Nether Star Frog! Jest jaka jeszcze tutaj? O mój Boże, Blaze Frog! Jest Call or Frog! Ile ich jest, słuchaj, to jest poczekaj, naprawdę poczekaj, przerażające! Chcę się popatrzeć! Chcę się naprawdę, popatrzeć! Naprawdę, ile tu jest tych frogów! Jejku! Zobacz na to! Slime Frog! Tutaj mamy Netherite Block Frog! Czy my to wszystko mamy zrobić? Tak! Mamy zrobić sobie armię żab! Armię żab! Jeden z nas! Jeden z nas! Nie, zostaw mnie! Będziesz... Patrz! Przepraszam bardzo, to jest bardzo istotna rzecz, chodź tutaj, patrz. To jest po prostu żaba. Ona nie...
Wiesz co, ja również zauważyłam, że mamy przecież to ognisko, o którym ci mówiłam wcześniej. Właśnie, to by nam się bardzo przydało. Gdzieś tutaj. Proszę bardzo, postawiłam. Od razu przyjemniej, tak. I wiesz, co ci zrobię? Widzę, poczekaj, mam jeszcze Mad Frog. Widzisz? Miałam to cały czas w ekwipunku, a nawet nie wzięłam. Spróbujmy je tutaj ze sobą zakolegować. Okej, ale najpierw patrz, patrz jaki ładny, patrz jaki przepiękny, zobacz. Widziałaś kiedyś taki ładny crafting table? Może być. Normalnie jak z Ikei. Nie widziałeś nic. Wiadomo, słuchaj, bierzemy te slime... Musisz pompuj. Ciśnij, potrafisz, dawaj, muły trzeba wyrobić. Też żabie udka, musisz sobie troszeczkę wzmocnić. Ale to było wspaniałe tutaj ten. I jeszcze ta. Czy ta się chce kolegować jeszcze z trzecimi? No idźcie to tutaj do kijankowego tego, do wody. Niech one sobie tu, wiesz co... Ej, czy ty masz wiaderko z wodą? Tak, mam. To poczekaj, czekaj. W ogóle, czy to pod nami to jest trawa, czy to jest ale ziemia? Ale zobacz! Ona tak potrzebuje tutaj... To jest błotko. Zobacz, ona potrzebuje partnera tak mocno, że się kręci na tym biedarstwo. Poczekaj, to ja dam temu? Czy one będą tutaj robić rzeczy ze sobą? Kochanie, obserwujemy! Tutaj obserwuję, ja tutaj ciężko pracuję też. Czy mógłbyś... Ciężka praca. Work hard, grind hard. Kochanie! Poczekaj. Jezus Maria, już się bałam, że ona tak przeskoczy przez cały ten. Czy one robią rzeczy? Czy one właśnie zrobiły ze sobą rzeczy? Czy któraś planuje... Mamy skrzek. Nie wiem jeszcze jaki, ale mamy skrzek. Jakikolwiek. Więc tutaj widzę, że się wspaniale to wszystko rozwija. Powiem ci tyle. Doskonale. Co tutaj robisz? I teraz ja ci to robię, patrz. Robimy tak. A czy... trzymaj. Hej. Dałam ci jeden water bucket. Już. Woda? Nie, ja go wzięłam. Trzymaj, okay. Weź go ode mnie. I ja jeszcze patrzę, czy przypadkiem nie przeoczyłam jeszcze czegoś tutaj w moim ekwipunku, ale z tego, co widzę, nie. I wiesz co, smuci mnie również, że my będziemy hodować żaby, ale również jeść żabie udka. Nie pytam. Nie mów głośno, żeby nie słyszały. Przepraszam, to było bardzo niemiłe z mojej strony. Ale zobacz, mam już dwa kijanki. Zobacz. Raz, dwa. No właśnie, widzę. I trzeba powiększyć to jeziorko jeszcze bardziej, tylko brakuje nam troszeczkę błotka, wiesz? W ogóle... Nie słucham. Zrobiliśmy najważniejszej rzeczy. Co? Najważniejszej rzeczy. Co nie zrobiliśmy? Nie wkopaliśmy się w poszukiwaniu skarbu pod spodem. Ale uważasz naprawdę, że tutaj byłaby jakikolwiek skarb na naszej wyspie? Oczywiście. Nie no, ale trzeba wykopać jak najwięcej cobblestone'a, żeby się dokopać do drugiej wyspy. Ja chcę się dokopać do tamtej, zobacz jaka jest piękna. Widziałeś? Patrz na tą. Tam jest wielka slajmowa żaba. Yeah. To jest podejrzane bardzo. Czemu to jest podejrzane? To jest właśnie wspaniałe, co tu się dzieje. Patrz, taki. Słucham. Kijanki. Więcej. Myślisz, że to są jakieś nowe? Nie wiem, bo one mają inny kolor, jak zauważysz. To jest bardziej brązowa, tu jest bardziej biała. O Boże, prawie się utopiłam, ale wiesz, o co mi chodzi. Mhm. Jest problem. Jaki? Nie mamy budulca. Mhm. Nie mamy z czego rozbudować wyspy. Mhm. To jeziorko, w ogóle to powinniśmy to jeziorko jakoś przenieść na poziom ziemi. Mam 7 klocków tego płota, jakbyś chciał. Hej, ja wiem, co my możemy zrobić. Słucham. Tylko te kijanki muszą dorosnąć, żebyśmy mogli to zrobić. Tak, zostaw je. Przenieśmy to bajoro na poziom ziemi. Ale no, na razie niech one tutaj sobie dorastają. Ale wiesz, trzeba tu przygotować miejsce. Ja również mam 2 nasionka, które mogłyby nam posłużyć do zrobienia farmy, ponieważ zaraz będzie nam głód, wiesz, szybko szedł. A masz te takie mangrove, Co się dzieje? Trzeba się pali! Hej! Co żeś zrobił? O nie, idź do wody, masz... Dobra, w porządku. Czoklet! To możemy w ogóle zabierzmy to ogień, żeby nikt już się więcej nie podpalił. Ale problem jest taki, że nie mamy światła żadnego. Kompletnie. W ogóle zauważyłeś te dziwne rzeczy? To już jest kolejna rzecz, którą ja tutaj widziałam. Czy są jakieś sadzonki czy coś? Oto. No, a to nie jest sadzonka po prostu tego drzewa mangrove? Tak może być, ale również ja widziałam normalne normalne... Co? Myślałem, że to jest nowa, a to jest ta stara. Nie, to jest ta stara, nieważne. To jest cały czas to samo. Czy można slimebolami je boostować? Że powiększać? Można! Slimebolami! Hej, grindujmy slimebole! Musimy cały czas machać się wajchą i one będą szybciej rosły dzięki temu. Wow, ale gameplay! Niesamowite, prawda? Skarbie? Co? Sand Frog Collected. I ja dostałam Frog Coina. I mamy... Jak ona wygląda?
Gdzie jest ta baby? Nie wiem, ale ja też mam frog coiny. Co można za frog coiny robić? Pewnie jakiś tutaj trader okropny przyleci. To jest żabi bitcoin na pewno. Te żaby się bawią w kryptowaluty. Nie, skarbie, prawdopodobnie przyjdzie jakiś trader i będzie chciał od nas te żabie waluty, a nie jakieś bitcoiny. Przepraszam bardzo, to jeden. Dwa, mamy tutaj tę żabkę. Zobacz, ona sobie siedzi i sobie chilluje, bo... Co tu się wydarzyło? Dlaczego mamy burzę na dosłownie drugi dzień? Bo nas gra nie lubi, bo gra wolała, żebyśmy grali w kotki, pieski, blok, a ty stwierdziłaś, że będziemy tutaj... Wybrałaś przemoc, tak ogólnie mówiąc. Obudziłaś się dzisiaj i wybrałaś przemoc. Ja wybrałam żaby, to jeden, a dwa, że powinniśmy w takim razie... Jedna żaba właśnie zeskoczyła z naszej wyspy. Czoklet, ale nam są one potrzebne. Nie będziemy mogli naprawdę jakby stwarzać innych żab, jeżeli one nam będą zeskakiwać. Ale ja im nie każę zeskakiwać. Ale czoklet, mamy tutaj na razie... Boże, ale się przestraszyłam. Mamy tutaj tylko i wyłącznie dwie żaby jeszcze w skrzynce i mamy sand żabę i jeszcze jest jedna taka ciemna i to tyle. Jak on nam zaskoczył, to co my zrobimy? No słuchaj, no jak nie moja wina, że to są żaby kamikadze i one chcą tutaj jakoś sobie, nie wiem, latać. To wszystko twoja wina. Myślę, jak to moja? Co ja takiego zrobiłem? To ty tak stoisz przy krawędzi i one myślą, że się z tobą przytulą i wyskakują. Żaby mną gardzą. Patrz, widzisz ją? Patrz, jak się na niej patrzy. Jakbym się zbliżył, to by mnie ugryzła, więc nieprawda, ja się ona chce podejść do ciebie, żeby tutaj się z tobą zakolekować. Nie ufam. Wiesz co, widzę jeden duży problem. Nie mamy w żaden sposób jakiejś siatki, łapki, pudełka, żeby te żaby tutaj przenosić, ponieważ ja chciałabym wykorzystać naszą piaskową żabę, aby zrobić... Poczekaj, jest piaskowa żaba i niech spróbuje... No gdzie skacze? Ta może? Albo ta? Patrz, coś robi się! Czy ty jesteś pewna, że nie ma czegoś do przynoszenia żab? Jest? Są butelki, frog capsule. O, gdzie? Potrzebujemy slime bola i trzy butelki. Ja mam tylko glass bottle. No to trzy puste butelki. Masz te butelki. Ile masz butelki? Sześć mam ich. Poczekaj, muszę je wrzucić. Ej, czy coś tu się dzieje? Perfekcyjnie. Czy one coś robią? Bo ja nie wiem, szczerze mówiąc. Może z tą? Uwaga! I ciach! Zobacz! Hej! Poczekaj, te się nie chcą kolegować. Może ty? Czy one tutaj coś się zrobiło? Ja ci wyrzuciłem, hej! Poczekaj, ja mam tutaj coina. Ja wiem, że mi wyrzuciłeś, ale ja próbuję tutaj je jakoś robić z nimi rzeczy i one nie chcą się tutaj ze sobą kolegować w ogóle. Ty? I ty? Czy coś robicie razem? Halo? Halo? Czokle... O, tu jest skrzek! Przecież dlaczego mi nie powiedziałeś? Tu się coś działo! No, widzę, że tu się coś dzieje. Ja myślałem, że to widziałaś to. Nie widziałam. Czekaj, wrzucę w takim razie ten frokoin. O Boże, tamta żaba ma serduszka i tak patrzy się na krajobraz i myśli sobie, kiedy ja znajdę miłość? Nie martw się, kochana, znajdziemy ją później. Tylko teraz ja muszę czekać i zobaczyć, czy może jakiekolwiek inne żaby nam się wytworzyły. Moje pytanie brzmi, czy w tej... A, tu są jeszcze dwie kijanki. Hej, a jakbyśmy zrobili tu taki wodospad, żeby tak mieli tak ładnie. Wiesz co, one by w takim razie robiły sobie taki, taką rurę jak w akwaparku, tak? O to ci chodzi? Tak. Co ty na to? No nie wiem, boję się, że mogłyby wyskakiwać trochę i to by było smutne. Ale również, wiesz co, nie dałeś mi... Zobacz. Ta-da! Bardzo ładnie. Nie dałeś mi tego tej łapki, czy czegokolwiek. Proszę bardzo. Patrz. Ale to wiesz, że to jest jedna butelka na jedną żabę? Tak. Mam ich sześć. Mi się to nie podoba. Trzeba po prostu za każdym razem je z powrotem zmieniać. Ja je wkładam w takim razie tutaj do tego, do skrzynki, ponieważ boję się, że jak wykorzystam tę jedną butelkę, to potem, wiesz, może być problem. Także ja tutaj sobie z tym poczekam. Kochanie! Dirt Frog! Dirt Frog? Tutaj, zobacz! Patrz! Czy te żaby będą nam coś dawały? Bo to, że kurczaki były dirtowe, no to wysiadywały sobie wtedy dirta. A te żaby to co? Przepraszam. Czekaj, czy ty tutaj mówisz... Czy ja mam je karmić dirtem? Czy one jedzą dirt? Przepraszam bardzo, czy ty właśnie teraz powiedziałeś, że dla ciebie jest tylko i wyłącznie istotne te rzeczy, które dla ciebie coś robią? Oczywiście! A może po prostu one są? A ja chcę, żeby one pracowały ciężko. Ja im za darmo nie będę dawał jedzenia. Czy tamta żaba po prostu wyskoczyła? Darmo żaby.
darmo wiesz... zjady, żaby, rozumiesz? Hehe, żart, że darmo żaby. He. Wiesz co, ja z tobą nie rozmawiam. Gdzie jest ta dirt żaba? Ja będę próbować ją tutaj, chodź tu. No tu jest. Chodź tu dirt żabo. Ja dirt żaba jeden. Ja przy mogę troszeczkę ta zebrać. Ta ciemna ze sobą robił rzeczy, czy nie? Chyba nie. Może któraś z tych jasnych. Czekaj, tutaj jest jakiś dirt, ten żabo koń, dobra. Te może coś robią, albo te może coś robią? Czy tu się dzieją jakieś miłości? Czy tu się dzieją jakieś miłości? Trudno zobaczyć, nie? Dopóki któraś nie pójdzie i nie zrobi tego jest skrzek! To... Jest jakikolwiek skrzek, ale ja nie wiem jaki, wiesz? Więc to jest bardzo rzeczywiście trudne nam do ogarnięcia, które rzeczywiście coś robią, a które udawają, że robią, bo chcą tylko slajmy jeść. Wiesz co, kochanie? To jest jakaś dziwna sprawa, ponieważ tutaj wszystkie te kijanki są po prostu dirtowe. Jakby nic się nie wydarzyło wspaniałego. No bo widocznie złe ze sobą łączysz. Jestem na górze. O Boże, dobra. No jak ja... To może wiesz co, jak ty jesteś taki młody, to sam sobie ty chodź. Chodź tu, ja mam dużo slime zaraz boli. Zaraz to zrobię spokojnie, muszę tutaj zniszczyć te liście, bo mnie wkurzają, bo tutaj się cały czas panoszą na górze. I poczekaj, bo musimy, nie, wiesz, nie zrobić sobie, nie wiem, jakąś kurczę listę, że to z tym robi to, to z tym robi to. Bo to wiesz, no będzie trudno nam potem ogarnąć, co z czym robi co. Halo, halo, robimy to. Bierzemy dirtową, prawda? No bo dirtowa jest pierwsza. I klej. I piasek. To jest z tyłu też jest, ciach. I ta tą, ciemna. Tą ciemną, tak, tą ciemną też. Tylko ta ciemna będzie się też z tymi innymi robiła. I co teraz? No i tyle. Ta za tobą, tu jest jeszcze taka jasna. O ta. O ta? Tak, ta jasna. I jeszcze, czy jest tu jeszcze jakaś inna? Chyba nie, ale dobra. Dlaczego one zrobiły skrzek tutaj, a nie w wodzie? Nie wiem, czy on się może przesunął. Wiesz co, nie podoba mi się. Zrobią? Nie wiem, nie podoba mi się to, że tutaj rzeczywiście może one myślały, że one chcą to zrobić, wiesz, w tym wodospadzie, a ten wodospad je wypchał. I tu się kolejne zrobiły. O, mam pomysł, poczekaj, patrz, co ja zrobię. Uwaga. Okej, okay. No ale teraz my to w tym, wy... Kurczę, będzie, nie wiem, upieczony skrzek, albo skrzek KFC. Wcale nie, jest dobrze. Trzyma się, żyje. Nie jestem pewna, co? Znowu mi go wypchało. Dobra, hej, z nim nie będzie problemu. Dobra, z nim jest ja mam taką. Mam taką nadzieję po prostu. Czoklet! Co? Patrz, tutaj się pojawiła dirtowa i one wyskakują! To jest bardzo źle, zobacz! I to boli! Dobra. Możemy mieć dwa tutaj te, jakby jeden, nie wiem, staw i drugi staw na dole. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że cały czas tworzą się z jakiegoś powodu tirtowe i nic mamy się nie jedną grasową dalej. No tutaj, zobacz, tu jest jedna grasowa, taka zielono. No tak, ale ja tutaj je łączyłam, żeby się jeszcze kolejne pojawiały. Musimy w jakiś sposób odkryć kolejną żabę, oprócz tych, które już mamy. No bo nie będziemy w stanie, wiesz, przejść dalej, prawda? No w sumie tak, ale wiesz co, ja bym je wszystkie do butelki wkładał przede wszystkim. Ja proponuję zrobić skrzek, nie, czekaj, jak to się nazywa? Ja proponuję zrobić lśniący skrzek albo nocna ropucha, ponieważ tutaj będziemy przenosić jedną, Boże, spadłam, musimy przenosić jedną żabę i potem drugą żabę i tylko i wyłącznie próbować coś robić w małym tym, jakby w małym okienku, ponieważ one będą robić żaby nie takie, które nam są potrzebne. One tu cały czas przede wszystkim łażą. Ja tutaj spróbuję zrobić troszeczkę miejsca. Pocholatę. Czy ona działa? Działa. Tylko nie psuj naszej tutaj bardzo istotnej kwestii. O, proszę bardzo, nawet zobacz, zlikwidowałem nasz przepiękny wodospad. Tak, teraz i teraz trzeba wszystko, zlikwidować również nasze przepiękne super. Ognisko, ponieważ te żaby mogą sobie wskoczyć na przykład na to ognisko i wtedy już nie będzie ładnie. I ja bym tego ogniska na razie stąd nie chował z tego powodu, że to ognisko w tym momencie się rozwali i nie będziemy mieli w ogóle światła, a jest noc. No to w takim razie mam ognisko na wodzie, co to źle. Jezus? No musi tak być niestety na razie, musimy sobie z tym poradzić. A ty możesz w takim razie eksperymentować z żabami, mi się nie udało, to może tobie się uda. Może jesteś... Ale zobacz ile żab mamy, musimy poczekać, aż się te nowe zrobią, patrz ile jest tych, takich zielonych. No tak, ale potrzebujemy jeszcze kolejną żabę, której nie mamy jeszcze, jakaś wiesz, wspaniała ta... Ale mi się wydaje, że zrobiliśmy już wszystko, teraz czekamy na kolejne. Tak, kolejne, ale kolejne te jakby, wiesz, już mamy, nie? Chodzi mi o to, że czystych wszystkich żab, które tutaj mamy i które są obecne i są piękne i rechotają, czy możemy jeszcze zrobić jakąś kombinację, której nie mamy dotychczasowo? Wiesz, o co mi chodzi? Mhm, zaraz zobaczymy. Co się dzieje? Grass frog! Mamy dwie grass frogi.
Czyli coś się jednak wydarzyło, ale się cieszę. Jejku, przed chwilą byłam przecież na wyspie i patrzyłam, czy możemy coś zrobić nowego, a tu się wydarzyło. To proponuję gra z Sandem. Nie wiem, ja mam slajmy, hej. Okej, dobra, to poczekaj, Gras i Sand. Czy coś się tu dzieje? Wow. Gras i to, zobacz, patrz, robi działają, się, działają. Robi się. I czekaj, idzie do skrzy... Patrz, będzie skrzykować. Będzie skrzeczeć? O, zeskrzeczyła! No. I poczekaj, może spróbujmy, nie wiem, trawną żabę z dirtową żabą? Trawną i dirtową? No. Nie wiem, tak myślę, taki pomysł rzucam, nie? No bo i to trawa, i to trawa prawie. Mystrawna? Boże, mystrawna! Chyba jest niestrawna, a nie mystrawna, hehe. A słuchaj, a mamy dużo tego cobblestone'a? Może by trzeba było podkopać całą wyspę i po prostu zrobić pół płytki z cobblestone'a? Daj mi kofil, ja będę wiesz to co? Robić. Wiesz co? Bardziej z tego drewna mangrove'owego. Ale to tak wolno ten... Teoretycznie ja mam jeszcze bone meal. Hej, ja mam bone meal, więc jakbyś chciał, to możemy to przyspieszyć, ale wolę go jednak oszczędzać. Daj mi kilof, ja będę kopać. Wiesz co? Powiem ci, że ta mi się podoba najbardziej i wydaje mi się, że to powinna być nasza również pierwsza wyspa, do której dojdziemy, ponieważ jest plus minus naszej wysokości, więc ja mam jakiekolwiek tutaj slaby i spróbuję... Wydaje mi się, że to nie wystarczy, tutaj trzeba mieć ze dwa staki. Ale zobaczymy, możesz próbować, ja w tym czasie będę próbował może te kijanki trochę powiększyć. Czekaj, ja tu byłam w kopa... Jejku, no i nie mamy mogę nawet żabę wejść. Drewnianą! Widzę! Znaczy... Drewnożaba! Poczekaj! Muszę wszystko wyjść. Gdzie? Drewnożaba. Hej, wiesz co to znaczy? Nie. Będziemy mieli drewno. W końcu. Naprawdę uważasz, że one potrafią coś robić? No tak mi się wydaje, no bo po co by były... Ej, to by tylko znaczyło, że żaby są beznadziejne i ja bym wygrał. Beznadziejne, proszę bardzo. To, że ktoś dla ciebie nie pracuje, to jest od razu beznadziejny? Nie, ale jest mało efektywny. Mało efektywny, wiesz co? Może one sobie po prostu lubią chillować. I co z tego? I co, zabronisz im? Uważasz, że to jest jakoś okropne, paskudne? Ja uważam, że to jest po prostu w porządku. Mają do tego prawo, nie muszą do nas pracować. To co, ty jesteś team żaba, tak? Absolutnie. Okej, to ja jestem team nie żaba. O! Więc zobaczymy, ilu tobie się uda członków team żaba zeskać, a ile członków team nie żaba. Ja mam już jedną tutaj w grupie, nie wiem czy widziałeś jak wspaniale tęczyła. Ja zaraz tutaj tu jest zrekrutuję jakichś ludzi. Chcesz się bić? Nie bij, proszę nie bij. Proszę nie bij, bo mam bardzo ważne itemy i skoczę. Poczekaj! No, teraz mogę cię szantażować. Nie skacz to po pierwsze, a po drugie, czy w jakiś sposób robimy tutaj dalsze części z naszą drewnożabą? Oczywiście, że czy ty tak. Chcesz to zrobić, czy ja chcę to zrobić? A masz slajmy? Oczywiście, że tak. No to więc slajmuj. Ja robię. Poczekaj, bierzemy, ojejku, to jest tak ciemno. Bierzemy tutaj tę żabę i bierzemy trawożabę. Czy one wykonują jakieś czynności wraz może z sobą? Może całą grupkę w tym dołku spróbuj tam nie, jakoś. Nie będę tam robić całej grupki, bo wtedy wytworzy nam się po prostu mnóstwo różnych innych żab. To można je upiec wtedy. Sam jesteś się, stąd się upiec. O, zobacz, tamta tańczy tutaj naprawdę ze szczęścia, że jest w moim grupie. Może ta pani ciemna, może ta tutaj zwykła żaba. Wszystko się może okazać. I co? Jest jeden skrzek? Ale przepraszam bardzo, ta drewniana wciąż potrzebuje miłości. Czy ona już wykonała tę miłość? Nie, bo nie jestem pewna. Ta drewniana właśnie mi się wydaje, że już jest po. No to dobrze, no to w takim razie zobaczymy, jaki to jest skrzek. Boże kochany, jak one skaczą na mnie, jak się cieszą, że mnie widzą. No wspaniałe to są zwierzęta, naprawdę. To są zwierzęta, absolutnie. Gady również też. Czoklet? Co? Co tu się wydarzyło? Czoklet, tu się bardzo źle złe rzeczy robią. Co? One na moim mostku zaczynają iść i tam się one tam się już popchnęły i jedna spadła. To ja proszę, bym proponował... Proszę coś zrobić sam. Trzeba zrobić zagrodę. W ogóle ty ten mostek zaczęłaś robić na pół płytce w dół i to jest błąd, bo tutaj będzie troszeczkę problem. Okej, to może moja z poziomem. Okej, to może moja wina. Ale poradzimy sobie. Ja muszę się przespać, bo nie śpimy od bardzo, bardzo długiego czasu. Czy jest wełniana żaba? Mam nadzieję, że jest, bo będę nie tego wiem. Potrzebował. Jeden z nas! Nie. Ja sobie, wiesz co, ja... Aaaa!
Ja mam pomysł. Ja co, mam przepraszam. Ale ty nie masz półpłytek, ja mam je właśnie. W jaki półpłytek? Nie, spokojnie, ty sobie tam półpłytku i rób sobie co chcesz. A ja tak oficjalnie... O, ja się przeprowadzam tu, to jest Team Nieżaba, klub Teamu Nieżaby. Tutaj mogą sobie mieszkać tylko członkowie, którzy nie lubią żab. I ja tu buduję swoją moją własną wyspę, będę miał, zobacz, kawałek błotka mam swój, mam kawałek zabłoconych tutaj korzeni, mam nawet kawałek moss bloka. Reakcja żabowej grupy na tę informację. Dziękuję bardzo, my już zadecydowałyśmy. A i tutaj będę się hodował kotki i pieski. Tutaj się skrzek wypluł. Okej, okay, wypluł, i może tak również być. Co z skrzeku wyszło? Nie wiem, taka ciemna, więc wydaje mi się, że jest podobna do brązowej, takiej jakby drewnianej, więc może to jest kolejny jakiś drewna. A tańczymy. Nie słyszę cię, zbyt dobrze się bawię na mojej wyspie w klubie Nieżab. Wiecie co? To w takim razie ja tutaj z moimi żabami kończę. Możecie w komentarzach napisać, czy jesteście w team żabach, czy jesteście w team nie żabach, ale zobaczcie, jaką tutaj mamy wspaniałą grupę. Jeżeli jesteście w team nie żabach, to jest właśnie nasza reakcja na to, że jesteście w team nie żabach. Aha, dokładnie. Tyle z tego. Ja się żegnam, do kolejnego, do zobaczenia i Żaboblok to jest najlepsza seria na YouTubie. Kropka. Bye! Ale nie.